można powiedzieć, że wjeżdżam w tradycyjny, codzienny, poranny korek pomiędzy Katowicami a Sosnowcem. Czym spowodowany? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Jest to w zasadzie coś normalnego na tym odcinku drogi. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że w pewnym momencie po prostu się rozjedziemy. Nagle będzie koniec, no chyba, że gdzieś jest jakaś kolizja i mamy wyłączony któryś z pasów. Tak też się zdarza, że kolizja powstała w tych godzinach gdzieś na wysokości, powiedzmy, Ikei, powoduje, że korek sięga w zasadzie aż węzła przy szpitalu górniczym. Najgorsze w tym, jak tutaj tworzą się korki, jest to, że tutaj w zasadzie nie ma drogi alternatywnej, bo w tej chwili gdzie by pojechać, to tak czy tak w korku w jakiś sposób będę stał. Pewnego rodzaju alternatywą taką na dłuższym odcinku drogi, chcąc dojechać do Katowic od strony Zagłębia, jest jazda drogą S1 i następnie autostradą A4. Na autostradzie A4 muszę powiedzieć, również jest droga pokazana na bordowo, tam znowu jakieś roboty drogowe. Jazda w kierunku Tychów, zjazd, to znowu, jak wiemy, remonty na Giszowcu, więc w zasadzie od której strony by nie chcieć do Katowic dojeżdżać, to w tej chwili utkniemy tak naprawdę w korku. No jestem w tej chwili w zasadzie na samym pograniczu Katowic i Sosnowca. Tutaj wjazd na drogę 86 z węzła Milowice od ulicy Piłsudskiego. No już nawet jestem w stanie czwarty bieg wbić, jak widzimy. Tak więc czyżby tutaj wjazd na trasę z węzła był w jakiś sposób powodował utrudnienia. No ale to nie wszystko, bo znowu tutaj zaczyna się robić ciasno. Tak więc ciężko, powiem szczerze, na pytanie dlaczego, z czego powstają te korki, ciężko odpowiedzieć. Być może, że zjazd na DTS-kę jest właśnie takim wąskim gardłem i dopiero aż jego miniemy, to dopiero tak naprawdę ruszy też jazda. Aczkolwiek no i tak nie jest, jeżeli chodzi o samą jazdę, najgorzej, bo przecież cały czas jadę około 50 na godzinę. No teraz troszkę ta prędkość zeszła
do 40. Teraz przyjdzie się zatrzymać chyba. A tu jak widzimy kończy nam się droga ekspresowa. No jestem już w zasadzie na wysokości Ikei. Cały czas, jak już wspominałem, przez wiadukt troszkę było tego spadku prędkości, ale nie najgorzej. W tej chwili znowu powróciłem do, w zasadzie można było znowu pewnym odcinkiem rozpędzić się do nawet około 50 km na godzinę. No i w zasadzie teraz za jakiś kilometr, może niespełna kilometr, będziemy mieli rozjazd w kierunku autostrady A4 oraz w kierunku DTS-ki. I tak jak wspominałem, podejrzewam, że ten zjazd w stronę DTS-ki, w stronę Orlowa, centrum Katowic, to jest właśnie to wąskie gardło, które też powoduje to przytkanie się. Natomiast no nie sam tutaj zjazd, ale tak naprawdę później to łączenie się tej drogi, drogi 86 z drogą numer 79. Zobaczcie, teraz już całkowicie przyspieszyłem. Czyli tak jak wspominałem na samym początku, minąłem Ikę, ale po drodze nic, żadnego wypadku, kolizji. I ktoś takie zjawisko jest w stanie wytłumaczyć, a ono tutaj, moi drodzy, jest w zasadzie zjawiskiem codziennym, bo naprawdę myślałem, że tutaj będzie kolejka pojazdów do DTS-ki, ale nie, jest wszystko w porządku. Minięty węzeł Bagienna. Cisza, spokój. Skąd te korki? Skoro na drodze nic się nie dzieje.